We wtorkowe popołudnie na ulicy Starowiejskiej na osiedlu Stałym doszło do niegroźnej kolizji, której świadkiem był jeden z naszych fotoreporterów. Z niewyjaśnionych przyczyn poruszający się Fiatem Punto mężczyzna zjechał na parking i uderzył w zaparkowane Citroena C5 i Forda Mondeo. Gdy kierujący Fiatem wyszedł z pojazdu, nasz fotoreporter wyczuł od niego woń alkoholu. Natychmiast wezwał policję. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze ustalili tożsamość mężczyzny. Okazało się, że jest nim 30-latek, który jest zameldowany czasowo w Jaworznie. Badanie alkomatem wskazało aż 2,28 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mało tego, okazało się, że prowadził samochód bez uprawnień. Mężczyzna natychmiast trafił na komendę, gdzie został przesłuchany. Prokurator, który zajął się sprawą, zaproponował wymiar kary w postaci 3 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 2 lat oraz grzywnę w kwocie 600 zł. Dodatkowo mężczyzna pokryje wszystkie koszta sądowe. Sprawca zgodził się na taki wymiar kary, ale to nie jedyne konsekwencje tego czynu. Dodatkowo, ze względu na spowodowanie kolizji drogowej i poruszanie się pojazdem bez uprawnień, mężczyzna trafi przed sąd rejonowy w Jaworznie, a ten z pewnością wymierzy mu kolejną karę.